Witam we Flight Gear w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku pokazaliśmy sobie tutaj różne feature, jakie oferuje samolot domyślny we Flight Gear, a jest to Cessna 172P. I dzisiaj również siedzę w tym kokpicie w Cessnie i dzisiaj wykonamy sobie lot. Będzie to lot z Warszawy do Łodzi. I zobaczymy, jak tutaj lata się tym samolotem, jak tutaj tak operować różnymi też przyrządami nawigacyjnymi. Także na początek, jeśli chodzi o pogodę, mam aktualną pogodę ściągniętą z internetu. Co do Warszawy, kierunek wiatru 0,707 węzłów. Możemy też sobie sprawdzić. Wybierz lotnisko. Tutaj jeszcze tego okienka nie pokazywałem, ale tutaj możemy sobie wyszukać przeróżne lotniska. Tu mamy listę bodajże wszystkich możliwych lotnisk. Ja tu sobie wyszukam EP Echo Papa Lima Lima, czyli lotnisko w Łodzi. I mamy Łódź Lublinek. Tu mamy informacje ogólnie o lotnisku. Elewacja lotniska 606 stóp. OK. Mamy dwa pasy, z tego co widać. Chociaż jeden jest bardzo krótki. I mamy pas 25R, gdzie możemy podejść wedle przyrządów. Zobaczymy, postaram się tam tak podejść. Tu mamy wiatr z kierunku 171. A nie, to nie jest wiatr. To jest godzina. Nie mamy tu informacji o wietrze za bardzo. Nie, to jest. Tak, wiatr zmienny. Czyli nie ustalono kierunku, ale wieje z prędkością tylko 0,2 węzły, także bardzo delikatny wiatr. Temperatura bliska punktu Rosy. Możemy się spodziewać opadów deszczu. Chociaż niebo jest tak, nie ma tam zachmurzenia, kawok, czyli nie ma jakichś istotnych chmur. Więc może jednak padać nie będzie. Dobrze, tu mamy też informacje o nastawie częstotliwości do Łódź Tower. Dobrze, odpalmy sobie silnik. Tutaj wykonajmy checklistę od razu, może starting engine. Nie będę już robił obchodu. Tutaj włączmy sobie selektor paliwa na oba. Tak, zdejmijmy control lock. I tak, bateria, światła beacon. Pompujemy paliwo. Okay, podgrzewanie gaźnika na cold jest. Mieszankę wzbogacamy. Mikstura wzbogacona całkowicie. Wokół śmigła czysto. Skrowniki na both. Może jeszcze tutaj z opcji wyłączmy sobie te wszystkie linki i inne rzeczy. Rurka pitota, okrycie na silnik i możemy startować. Dobrze, sprawdzamy ciśnienie oleju. Podchodzi na zielone. Przy okazji możemy sprawdzić ilość paliwa, powinna być wystarczająca. Alternator włączamy, jest alternator, awionika włączona, światła nawigacyjne włączone, radio ustawione, tak, czyli ustawmy sobie jeszcze radio,
na odsłuch Atis, na Komie 2 i włączmy sobie. Information Charlie, time 1830 Zulu, expect ILS approach, landing and departing runway 11, weather 070 at 7 knots, varying between 030 and 090 degrees, visibility 10 kilometers or more, scattered 1300 feet, temperature 19, dew point 18, QNH 1008 hectopascal or 29.77 inches, no sig, advise on initial contact. You have information, Charlie. This is Warsaw. No i dobra. Airport information, Charlie. Time jesteśmy z informacją Charlie. Wyłączmy tu sobie tego gadacza teraz. Dajmy sobie teraz ground. Na kom 1. Sierra Papa Romeo Oscar Mike, this is Warszawa Okeki Ground, QNH 1007 or 29.76 inches. Okej, to już jest trochę inne ciśnienie. 7.6, ale dobra. Okej, runway 11, ale tutaj jeszcze zobaczmy, jak ustawić sobie trasę przelotu w tym GPS-ie tutaj oferowanym w tym samolocie. Włączmy sobie GPS-a i tu musimy potwierdzić enterem. Dobrze, dajmy sobie teraz menu i musimy się tu przerzucić strzałką w dół na właśnie road. Teraz tak, klikamy enter, wyświetla się, więc enter, aby dodać drogę. Jesteśmy już tutaj tak automatycznie na lotnisku w Warszawie, dajemy strzałkę w dół, żeby dodać kolejny waypoint. Na naszej drodze tu musimy wpisać nasz waypoint i tak zobaczmy sobie punkty nawigacyjne. Tu jest Łódź. Ja sobie polecę przez tego Wora, czyli jak tu dam sobie data i mamy częstotliwość tego Wora. Też przy okazji dobra rzecz. Ale najpierw go sobie wpiszmy, to jest Kilo Romeo November. Dobrze, na razie sobie zamknę. Teraz tak, literkę K szukamy, idziemy w górę. Jest K, teraz w bok Romeo. Jeszcze raz w bok i November. Jest November i mamy naszego Wora. Twierdźmy enterem. Jeszcze raz enter. Ok, widzimy tu też, że powinniśmy lecieć kursem 236. Zobaczymy później, na ile to się sprawdzi. I dodajemy kolejny waypoint, czyli enter. I teraz sprowadzamy lotnisko w Łodzi, czyli szukamy Echo. Teraz Papa. I dalej w prawo i tutaj w dół będzie szybciej do Lima. I jeszcze raz w prawo i mamy Lima automatycznie. Dajemy Enter. Jest podświetlony tutaj airport. Jeżeli to nie było to, co szukamy, to tutaj góra w dół sobie wybieramy dokładnie, co szukamy. Czy na przykład może to być WOR albo NDB. No ale tak, ja chcę airport, daję Enter. Mamy naszą trasę ustaloną. Teraz zobaczmy sobie mapę. Na mapie jeszcze nic nie ma. Stawię się na pierwszy tutaj waypoint i damy w prawo. Mamy informację, że przeskoczyło mnie do tego waypointu. To w sumie chyba dobrze. I pokazała nam się nasza trasa też tutaj na mapce. Tak, także widzimy, że lecimy na WOR. Później lecimy tutaj na lotnisko i to się dobrze składa, bo wejdziemy tutaj idealnie na ścieżkę do ILS-a, ścieżkę na podejście do lądowania.
I jeszcze tak, częstotliwości to właśnie, a tu jeszcze sobie wyjdę z tego, czyli quit i jeszcze raz, ok. Tu jeszcze nie widzimy całej trasy, jest to jakiś fragmencik linii, ale dobra, zostawmy to, ustawmy sobie teraz radia. Tu mam tak, częstotliwość tego wora to jest 117,80. Tu będzie mi szybciej to ustawić. Mam już 117 i jest 80. I ustawmy sobie. Dobrze, COM2 tu mogę wyłączyć. Tak, i widzimy też na mapce tutaj takimi niebieskimi liniami, co mamy właśnie wybrane w radiach, jakie częstotliwości, i tu widzimy, że zaznaczyło nam na niebiesko tego naszego wora. Bardzo fajnie. I też widzimy nastaw kierunku, jaki mamy. Możemy to sobie oczywiście zmienić. Tutaj sobie nastawimy kierunek. Tam był na GPS-ie pokazany 236. 236 to było tak. No dobrze, nastawmy sobie o mniej więcej z tą różową linią, tak żeby się pokrywało. Dobrze, i później jak będziemy nad dworem, to sobie to przekręcimy, tak żeby lecieć od radiolatarni też, tutaj przechwytując tym razem ten radial. A tu mamy do radiolatarni, także jest ok. No i dobrze, zobaczmy jeszcze, jak tutaj wygląda moje ustawienie względem lotniska. Tu będzie pas 1.1 i z niego będę startował. Ok, ale jeszcze sobie sprawdźmy jedną rzecz. Sprawdźmy sobie tutaj ILS-a. Tak, częstotliwości dla ILS-a. Dla lotniska w Łodzi i to jest 110,50. Stawmy to sobie tu na standby'u 110,50. Później się tylko łatwo tak wystarczy kliknąć i wybrać sobie ILS-a 110,50. Dobrze, ale na razie mamy namiar na wora. Ok, i tu też mamy informację, że to jest kierunek dokładnie 245. Później będziemy lecieli na 245. Ok, mamy wprowadzoną trasę w GPS-ie. Dobra. Także możemy kołować na pas 1.1. Czy tu są jeszcze jakieś checklisty do kołowania? Jest tylko before takeoff. Ja jeszcze nie jestem before takeoff. Jestem before taxi. Także włączę sobie światła kołowania, chociaż też nie są potrzebne aż tak, bo jest widno. Dobra, to je wyłączę. I tak, gdzie tu kołować? Na pas 1.1, czyli musimy... Tak, pas 1.1 jest tutaj, także pojedziemy tutaj w lewo, następnie tu zakręcimy i tutaj prosto i tam nawrócimy, żeby dostać się tutaj na pas. Także zwalniamy hamulce. Tutaj w lewo. Specjalnie też wyłączyłem ruch sztucznej inteligencji, tak żeby tutaj inne samoloty się nie pałętały, żeby też nie opóźniać jakichś oczekiwań. Poza tym też co chwilę by tutaj
kontrola lotów nadawała. Tak mamy w miarę spokój. Tak, tu powinienem się zatrzymać, bo będę przecinał. Tak, przejadę przez pas w poprzek. Tutaj powinniśmy dostać pozwolenie na taki przejazd. Ale ja nie latam multiplier w tej chwili, więc zrobię to sobie po prostu nikogo nie pytając. Tu mamy informację o pasie startowym. Tak, 11:29, z tym, że 11 powinna być po prawej stronie, także tutaj znowu przecinam pas. Tutaj mogę włączyć stroby, żeby był bardziej widoczny. Dobrze, i teraz w prawo, tam na 11. No i jesteśmy. Hamulec postojowy. Powinien być pas 11 i zobaczmy, co powie ATC, spoken ATC. Sierra Romeo Oscar Mike taxi to holding point runway 11, contact tower at 118. Aha, contact tower, dobra. Połączmy się z wieżą na COM1. Ale jeszcze nie jestem ready, zrobię sobie szybko checklistę before takeoff. Czyli tutaj before takeoff, ok. Parking brake jest, pasy i siedzenia ok. Drzwi zamknięte. Fly controls, czyli sprawdzamy, czy możemy swobodnie tutaj wychylać w każdą stronę. I tak samo pedały. OK. Flight instruments wygląda OK. Mieszanka wzbogacona. Full selector na oba. Sensor oba. I zwiększamy ciąg na 1700 obrotów. Jeszcze troszkę. Dobrze, mniej więcej jest 1700 i sprawdzamy iskrowniki. Czyli przełączamy się na lewy, jest spadek RPM, lewy skrownik działa, przełączamy się na oba, jest wzrost i teraz prawy, RPM spadł, ale prawy działa i przełączamy się na oba, jest wzrost. Dobrze, następna strona, podgrzewanie gaźnika i tak samo RPM ma spaść, tu włączamy podgrzewanie gaźnika, RPM lekko spada. OK, wyłączamy. I amperomierz jest OK i w ogóle praca silnika oleju jest OK. Więc zmniejszamy teraz obroty na 1000 lub mniej. Dobrze jest. Światła lądowania włączone. Światła stroboskopowe już włączyłem wcześniej, OK. Radio awionika ustawiona, tak, w sumie ustawiona. Transponder, tutaj dajemy 777, bo jesteśmy w Polsce, jest 777, znaczy 7000. I transponder mode on lub alt, tu mam off, więc damy sobie, niech będzie alt.
autopilot off, jest na off. Klapy do startu zostawię na 0. Zwolnić hamulce i można jechać. Dobra. Więc jestem już, pewnie się jeszcze tak, ja tu się łączyłem z wieżą. Tower na COM1, ok. Zobaczmy, co powiedzą. Sierra Papa Romeo Oscar Mike, this is Warsaw. Okay, bez zmian. No ja już jestem już na holding position, więc widocznie muszę podjechać trochę bliżej. Może wtedy załapię, że ja już jestem we właściwym miejscu. Zobaczmy teraz. OK. Na 7 węzłów z 069. Pas 11. Pozwolenie na start mamy. Więc sobie wjedziemy. Okej, jeszcze się zatrzymam. Hamulec postojowy i tutaj sobie ukręcę tego baga na 1-1. No trochę trzeba się tu nakręcić. Dobra. Race 1-1 jeszcze sobie włączę, żeby mi nie ukrywał opcję widoku, nie ukrywaj mi kursora. No i gotowi do startu. Parking brake zwolniony. I rozpędzamy. Trymer ustawiony prawidłowo. I przy prędkości 55 węzłów możemy podnosić nos. Wow, dosyć szybko sam mi tutaj się podniósł. Mocno schodzi w lewo. Dobrze, spróbuję utrzymać teraz kierunek zgodnie z pasem, czyli 1-1. No i dobrze, wykręćmy sobie tutaj w stronę naszego wora, naszego kolejnego punktu na trasie. Włączał to pilota na razie na ADG. Ach, wysokość jest straszna. 20 tysięcy stóp. Kręćmy to. Kręćmy, ustawimy sobie 4000, bo nie tak nisko, 4000,
grawitacji jestem na 2. Jest dosyć niska postawa chmur. Dobrze, alt, on i wzbijaj się. 700 stóp na minutę. Dobrze, tu sobie przetniemy szybciej tego nasz radial nawora i włączymy na autopilocie NAV, tak żeby lecieć zgodnie tutaj z nastawem. Tak, tutaj z tym nastawem, żeby pionowa igła była zawsze w środku. Teraz mój radial jest bardziej po prawej lekko i to widać też na mapie. No i damy teraz NAV. NAV włączony. Czyli teraz autopilot powinien mi utrzymywać tutaj kierunek lotu zgodnie z tym radialem. Czyli mam nadzieję, że zaraz sam wykręci mi tutaj w lewo. Możemy trochę popodziwiać widoki. Tu mamy jakiś zbiornik wodny. Całkiem fajnie wyglądają te cienie rzucane przez chmury. Ok, trochę tu uleciałem. Tak, chmury są dosyć nisko. Ja tu wykonuję lot z widocznością. No, zobaczmy, jak tam nasz GPS sobie radzi. Nasz autopilot, tak, autopilot tutaj wykręcił trochę w lewo, więc stara się utrzymywać tutaj igłę teraz odpowiednio w pionie. Czyżby była burza, coś tutaj błyska. Dobrze, mamy już lot poziomy, wyłączmy tu sobie też stroby i światła lądowania. Zmniejszmy trochę obroty, bo się rozpędziliśmy. Dostosujmy mieszankę, czyli odetnę trochę mieszanki, zboże. Widzimy, że temperatura spalin wzrasta. Tak, i tu mam akurat tą żółtym wskaźnikiem zaznaczony pik, czyli szczyt temperatury, już więcej nie wycisnę, więc teraz wzbogacę mieszankę, żeby wskazówka się cofnęła o jedną podziałkę. Dobrze, mniej więcej tyle. Troszkę zwiększę ciąg. Dobra, myślę, że jesteśmy skonfigurowani z mieszanką. Wracam silnika na przelot. Tutaj tak, widzimy, że chyba mamy boczny wiatr trochę. Dobrze. Muszę sobie zobaczyć checklistę do przelotu.
tutaj Cruise i altimeter, czyli czy mamy prawidłowo ustawiony wysokościomierz. Na, ja mam ustawiony na QNH, jest ok. Moc silnika ok, od 2100 do 2700. Tak, trymer, tutaj autopilot mi trymuje. Mikstura złożona, ilość paliwa powinna być wystarczająca i światła jak wymagane, więc ja mam tylko włączone nawy i światła beacon i ok. Zobaczmy też, co tutaj nam pokazuje nasz GPS. Tak, lecimy sobie idealnie po kresce. Mamy page. Tak, mamy parametry lotu, wysokość, prędkość. Tutaj czas chyba dotarcia do następnego waypointu, czyli niecałe 4 minuty. Tutaj dystans do właśnie wora Kilo Romeo November, 8 mil morskich i spada. No i tu mamy też pewne parametry naszego lotu. Dobrze, dajmy mapkę. Ups, dobra. Zobaczmy sobie widoki z różnych kamer, jak to fajnie tu wygląda. Nasz samolocik się tu prezentuje. Widać tak spalinki. Widok przelotowy. Możemy też sobie zobaczyć na mapie Canvas, jak to mniej więcej jesteśmy usytuowani. Włączmy sobie tutaj ten OpenStreetMap i możemy zobaczyć tutaj mniej więcej przy jakich miejscowościach sobie przelatujemy teraz. Ok, minęliśmy, nie, tutaj tak, Mszczonów, tak, prawie jesteśmy nad Mszczonowem. I zbliżamy się do wora, więc pewnie Mszczonów jest tutaj, tak, pod nami. Mamy trochę teksturek miasta, jakaś tam strefa przemysłowa. I tutaj domki, miasteczka. Tak, także mamy też fajne mapy Canvas, gdzie możemy tu sobie nanieść właśnie płótno w postaci np. mapy z OpenStreetMap. VFR chart. To coś się nie wczytuje chyba. OpenIP. Ok. Też mamy tu informacje też i o przestrzeniach powietrznych. I kolejna mapa, bardziej taka topograficzna. Dobrze, zbliżamy się do wora. Więc zaraz sobie obrócimy tutaj kierunek.
O, w tę stronę byśmy lecieli teraz. Tutaj. I autopilot ładnie nam tu wykonał. I mamy tutaj ważna informacja, żeby było from, tak, FR jak from, czyli od wora teraz lecimy. I by się zgadzało. I jesteśmy na prostej teraz do lotniska. I w zasadzie na pas 25. Czy tak, jestem też ustawiony tutaj. No 247 jestem ustawiony. No i wykonujemy na lotnisko. Zobaczmy sobie, dostroję sobie tutaj ATC w zasięgu. Jest Łódź. Łódź Tower dajmy na COM1. Wywołajmy się. Sierra Papa Romeo Oscar Mike, this is Warszawa Okeki Tower. Ale to jest Warszawa. Coś nie tak. Wyszukajmy Łódź. Jest. Tutaj mamy, że to jest 124 230. A ja mam 124 215. Zmieńmy to na standby i 230 24 230. Ok, zobaczmy teraz. Sierra Papa Romeo Oscar Mike, this is Lots Tower. Tak, jest Łódź. UNH 1007 or 29.76 inches. Contact approach at 118.30. Contact approach 29.76. Ok, troszeczkę sobie przestawię ciśnienie. On tam mi powiedział 118.30. Na approach. Zobaczmy. Odezwijmy się. Sierra Papa Romeo Oscar Mike, this is Warszawa. Warszawa znowu. Tower, QNH 1007 or 29.76 inches, clear to approach, turn to 333, to reach final 11 with 23. Zdaje się, że na pas na Warszawę mnie naprowadza. Także olejmy to. Ustawmy sobie Łódź. I będziemy się kontaktowali troszkę później, jak dolecę do lotniska, zobaczymy, co tam wtedy mi powiedzą. Tak, ja tutaj używam Spoken ATC dla przypomnienia i tutaj Spoken ATC jest taką wtyczką, która emituje komunikację z wieżą kontroli lotów, gdy latamy offline albo gdy latamy online, tylko wieża kontroli lotów nie jest obsadzona przez nikogo. To wtedy możemy tutaj mieć taką namiastkę ATC, tylko nie zawsze dobrze to działa. Oczywiście jak widać tutaj jest to takie stanowe, że zależy w jakim stanie jesteśmy lotu, to w taki sposób dostajemy komunikaty, chociaż teraz dostałem dziwny komunikat, żeby się przełączyć na approach w Warszawie i dostałem kierunek na lądowanie na pasie w Warszawie. Także tak działa spoken ATC, nie zawsze dobrze. Troszkę jakby większa mgła tam była przede mną. Chociaż za mną też trochę. Ta widoczność nie jest najlepsza.
Mamy wieżę, tylko nie wiemy, którą wieżę jeszcze. Ale chyba w Warszawie. Tak, i tu widzimy, jak się sceneria doczytuje. O, doczytała się. Takie małe opóźnienia we wczytywaniu scenerii. Dobrze, powoli się zbliżamy. Ja przyspieszę tutaj trochę czas, żebyśmy też zbyt długo nie czekali. Może nawet 4 razy. Może też zacznę trochę zniżać na... Jesteśmy na niecałe 4000. Wejdę na 2600. Dobrze, jest 2600. Alt i w dół. W dół na 700 metrów na sekundę. Stóp na sekundę. Okay, mamy zniżanie. Już to powoli jakby wchodzimy w wiązkę ILS-a. Dobrze, autopilot wyrównał. Jestem więcej na 2400, a nie 600. No ale tak to wyrównuje. Dobrze, i teraz myślę, że mógłbym się przełączyć na ILS. Tak, na niebiesko mi się teraz podświetlił ILS, bardzo dobrze. Tutaj dane. Nie wyświetla mi danych ILS-a. Dobra, weźmy sobie tutaj, wybierz lotnisko. Tu mamy dokładnie tak 250. No to wygląda. Więc ustawmy sobie dokładnie 250. No. Mamy 2200. Wejdźmy na 2600. No tak, tutaj samolot ciągle się ustawia na autopilocie, żeby być tutaj na kursie do lotniska. I 2600. Jest mniej więcej utrzymane 2600. Włączmy sobie approach. Nie możemy włączyć approach. Alt włączone, ale approach
się nie ustawia. Ale powinniśmy być dobrze ustawieni. Tutaj już się wyłania nam lotnisko. Dobrze, pojawiła nam się tutaj ścieżka zniżania. Czy teraz zadziała approach? Nie. Alt wyłączony, approach też nie działa. No i approach nie załącza, mimo że już jestem bardzo blisko. Niestety nie wiem czemu, ale approach mi tu nie chce zadziałać. W takim razie będziemy tutaj ręcznie reagowali na wysokość. Może się nie da. Może dajmy tutaj schodzenie. Mamy 500. Troszkę zwiększymy. Jestem za nisko. Zobaczmy, co powie tu kontrola. Sierra Papa Romeo Oscar Mike, this is Lots Tower Tower, QNH 1007 or 29.7 G6 inches. Ok, ja mam lądować na 0,7 lewy, a ja podchodzę na 25. Ale już nie będę tego zmieniał. Włączymy światło lądowania, strobe. Podgrzewanie gaźnika. Pierwszą pozycję. Dobrze, wyłączę już autopilota i podejdziemy ręcznie. Klapy na maksa. Troszkę większa moc.
Okej, siadamy. I wylądowaliśmy, co prawda nie z tej strony pasa. No i też z problemami. Nie wiem, czemu na autopilocie approach nie chciał się włączyć. No z jakichś powodów to nie działało. Nie chciał mi przechwycić ścieżki schodzenia. Tutaj nie widzę jakiegoś zjazdu. Musiałbym się chyba cofnąć. Tak, tutaj. Dam sobie jeszcze pauzę i obejrzyjmy powtórkę. Replay active. Ask to stop. Co tu się dzieje? Gdzieś tutaj będziemy. Okay, final approach. Zobaczmy sobie ten widok z wieży. Tak, wytrzymanie i siedzimy na tylnych kołach. Replay stop. Your controls. Także spoko, lądowanie. Dobrze, hamulce postojowe i światła wyłączymy, klapy w górę, zobaczmy sobie checklistę, mamy tutaj coś jak after landing, tu dla wodno samolotów, ogrzewanie gaźnika na zimne, klapy w górze, transponder na standby. Dobrze, jest standby. Światło lądowania wyłączyłem. Taxi light on. Aha, bo to jest do kołowania w zasadzie, dlatego tak tu jest. To było after landing i teraz zabezpieczenie samolotu. Hamulec postojowy jest. Obroty mniej niż 1000, ok. Awionika, wyłączamy wszystko. Autopilot wyłączony. Awionika wyłączona. Mieszanka. No, co to tak mi trzyma? Dobra, mieszanka wyłączona. Iskrowniki w pozycję off. Beacon światło wyłączone. Alternator wyłączony. Bateria wyłączona. Tutaj zabezpieczenie na wolant włożone. Tutaj obchód. Otworzymy sobie drzwi. I wyskoczymy z samolotu. I tak, zakryjemy rurkę pitota. Dalej, wiązanie tutaj lewego skrzydła. Klocki pod koła. Pokrywa na silnik. I prawe skrzydło wiązanie. I jeszcze tylne skrzydło. Czy ogon, wiązanie na ogonie. Jak tu się dostać? OK. I zamykamy drzwi.
Okej, drzwi zamknięte i samolot zabezpieczony. Także tak wyglądał tutaj przelot w symulatorze Flight Gear. Cessna 172P. Jak tylko zauważyłem, tutaj jest mankament, coś z tym przyciskiem approach na autopilocie. Tutaj autopilot też zauważyłem działa troszkę inaczej niż na przykład w FSX-ie. Nie wiem, który tutaj jest realnie odwzorowany. Mam wrażenie, że we Flight Gear, bo w FSX-ie był dosyć prosty. W zasadzie wystarczyło na przykład kliknąć, wprowadzić utrzymywanie wysokości i autopilot już nam automatycznie tą wysokość utrzymywał. Tutaj musimy jeszcze się przełączyć na prędkość pionową, ustawić prędkość pionową i dopiero wtedy autopilot tak wznosi się czy opada i dopiero jak osiągniemy tą prędkość, znaczy wysokość wskazaną na autopilocie, to dopiero zatrzyma wznoszenie czy opadanie, więc wydaje się to bardziej tutaj no bardziej realne. Także tyle, jeżeli chodzi o ten przelot. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć Wam.